Jarosława Świrczka i swoim. Witam na spektaklu Teatru Fokus pod tytułem Pantera, czyli Pantoflarz w opałach. Ja posłużę się kartką, bo ciągle nie mogę zapamiętać autorów tego przedstawienia. Otóż komedia Larsa Albuma i Dietmara Jakobsa w doskonałym tłumaczeniu Izabeli Roskin, które to tłumaczenie zawiera wiele elementów współczesnych, dziejących się w naszym kraju, a więc jakby te elementy polskie zostały wprowadzone do przekładu sztuki i do tłumaczenia. Proszę Państwa, w trakcie przedstawienia nastąpi 10-minutowa przerwa i chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest 7. premiera Teatru Fokus. Już 7, a w przygotowaniu w tej chwili pracujemy nad 8. premierą pod tytułem Siostrzyczki. Proszę Państwa, życzę Państwu przyjemnego odbioru. Dziękuję. Hasło, po prostu tutaj mieszkamy? No, tak, ale jakie są oczekiwania Państwa wobec tego pokoju? Oczekiwania? No, wchodzimy i się mieszka. Albo ta hiszpańska ubra. Jest to kolor bardzo emocjonalny. Wyzwala doskonałe fluidy albo wspomnienia. Wielu klientów chętnie wybiera kolory miejsca, z którymi coś kiedyś łączyło. Na przykład miejsca, w którym po raz pierwszy pocałowali swojego partnera. A to może ma Pan coś w kolorze testu? Pani może kolor. To jest taka szlachetna tkanina z Dalekiego Wschodu. Bardzo szlachetna i bardzo cenna. Gąsienice, które ją wytwarzają, są w Japonii w najwyższym progu podatkowym. A do tych tapet jeszcze na przykład ten dywan tybetański, utkany z dzikiej lamy, pasącej się wolno na najwyższych szczytach Hindukuszu. Z dzikiej lamy? Wspaniała jakość. One są tak bardzo dzikie, że kiedy ostatnio sprowadziliśmy pierwszy etap, to one jeszcze pluły. A może ktoś u ciebie był? Nie, no co ty? To dobrze. Przestraszyłem się, że to może jeden z tych mafiozów, których na mieście szuka policja. Nie czytałaś o tym? Nie, nie, ale nie trzeba się od razu bać. Tak? No. Nie trzeba? No to wyobraź sobie, że tu w samym centrum miasta działa ta okropna organizacja, która doprowadziła tysiące ludzi do rozpaczy. A, znam ich. To Amber Gold. Spokój się, Rudy. No. A pan Schulz? Też z drugiego piętra? Też wyjechał. No dlaczego? Przez cały dzień jesteśmy tu sami. No przestań, no dlaczego makler giełdowy nie miałby sobie zrobić urlop? A po co urlop? I tak bez przerwy będzie kontrolował hostce i messę. Że to nie jest seksualna dywiacja. Nie. To mój kościół. Reklamuje kurczaki z grilla przed jedną. Czy się zgodzi, dziennie biegam dookoła i krzyczę. Wieczorem kurczaki, na wszystkie smaki. Kukuryku, kukuryku, o kurczanym pieczarku. Gęba pełna smaku. Kukuryku, kukuryku. Za 10 zł na godzinę. Co się zwariowałeś? Ty? Pantoflowy król? Jako kurczak hodowlany? No nie możesz tego robić, a? Dlaczego? W tym stroju nikt mnie nie pozna, a na pewno już różyczka. Wyszła, tak? Tak. Do biura podróży i na fitness. Gdzie? Na fitness. Różyczka łapie kondycję przed podróżą życia, a ty w twoim wieku trenujesz biegi kurczakowe. No co mam robić, no? Zbankrutowałem. Dobrze, pan mnie. Dobra, to ja w sumie chyba będę lecieć, a pan niech się trzyma, to widzimy się w takim razie jutro. Albo jak to się u nas mówi? Zwąchamy się, nie?
kufelku.